Przemysław Dzwoniarek, jesteśmy po walce z Łazowskim. Powiedz, zadowolony jesteś z werdyktu? Chyba nie bardzo. No na pewno nie bardzo, bo przegrana. No ale co, sędziowie tak punktowali, więc nie będę się kłócił. Wyglądało na to, że ta walka sprawia ci sporą frajdę. No było fajnie, byłem przygotowany kondycyjnie, tylko po pierwszej rundzie coś mi strzeliło w kolanie, dlatego zmieniłem pozycję na Majkuta, z którym już było ciężej mi wykończyć, bo zejście tak jak w pierwszej, dlatego brakło tego po prostu 5%. Mateusz Łazowski powiedział, że nie mógł zliczyć, ile razy ty w te nogi wszedłeś. Ty liczyłeś, miałeś wyliczoną ilość, czy to było na 3 rundy rozłożone, czy po prostu intuicyjnie? Nie miałem wyliczone. Chciałem naprawdę za wszelką cenę wygrać. Brakowało tego, że naprawdę z tej tylnej nogi się wybijałem do zejścia. On jak się wycofał, bo jest wysoki tym ciałem, ciężko było mi wykończyć, dlatego nie kończyłem, nie chciałem stracić sił i dlatego próbować od początku. Gdyby to naprawdę ta noga była zdrowa, może by się wtedy udało. Nie mówię, że na pewno bym wygrał, bo nie ma co tak mówić. Mateusz był bardzo dobrze przygotowany na zejścia, bronił fajnie, ale gdyby się udało tak w pierwszej rundzie sprowadzić, zaznaczyć parę obaleń, myślę, żeby była zdecydowanie walka dla mnie. Podpinał gilotynę bardzo mocno, czułeś, że wchodzi, bo on mówi, że tak się zastanawiał, trenował nawet tą gilotynę w ostatnim tygodniu, tylko mówi, że gdyby dłużej potrenował, to może by weszła. Tak myślałem, że będzie trenował jakieś duszenia, bo wiedział, że będzie przygotowany ja na zejścia, ale nie, on nic tam nie weszło, od razu przeskoczyłem do bocznej, on puścił, więc było wszystko naprawdę pod kontrolą. Czyli ta walka w stójce to był blef? Znaczy był blef, bo kto by chciał się z Mateuszem bić w stójce, tak? Można byłoby zobaczyć po walce z Adamem Pałażem, co oni zrobili w stójce, naprawdę pokazali kawał dobrej roboty. Gdybym ja się na to chciał zgodzić, tak samo na wymianę, to bym był desperatem, moim zdaniem. Tam raz wypadła szczęka i drugi raz chyba komuś wypadła szczęka. Ty też zgubiłeś i też sędzia zabrał wam te szczęki na pamiątkę? Nie, Mateusz zgubił. Pokazywałem sędziemu, że proszę, można mu było włożyć, tak? On tego nie zrobił. Nie wiem, dlaczego ja chciałem dać, żeby on włożył, bo to jest tylko walka, fair play, zdrowie najważniejsze moim zdaniem. Sam Mateusz też się nie palił, żeby tę szczękę zbierać z podłogi i wkładać. Znaczy on się nie palił, no bo on nie mógł, tak? A on by się tylko schylił, aby mógł go obalić, bo to nie było przerwanie, tak? To ja się mu nie dziwię, że on się nie chciał ją podnosić, ale sędzia, jeżeli ją miał, ja pokazywałem, żeby mu wsadzić, więc mógł wsadzić. Nie chciał, to sędzia oczywiście to. Przemek, spora grupa kibiców z Namysłowa była i oni nie wyglądają na niezadowolonych. Docenili twoją postawę, to, że tutaj nie poległeś z kretesem. Tak. Są oczywiście zadowoleni moi kibice, ja im też bardzo dziękuję, że przyjechali tutaj kawał drogi za mną, kibicowali, są troszkę podłamani werdyktem, ale ja tak mówię, jeżeli miejscowego się nie ubije albo nie skończy, to na punkty zawsze wygra miejscowy. Duża presja przed tą walką na ATA? Powiem tak, presji może nie było, ale zabrakło doświadczenia, tak? To była moja druga walka zawodowa, od razu na tak dużej gali, brakło tego doświadczenia, wykończenia, zejść do nóg, no bo tak trochę na dziko to wszystko było, chciałem też wygrać bardzo szybko te obalenia, no i no po prostu, ale mam nadzieję, że to nadrobimy z moim menadżerem Arturem Gwoździem, Art Noxem i trenerem Grzegorzem Szulakowskim. Co dalej? Co dalej? Trenujemy, zasuwamy dalej, czekamy na dalsze propozycje. I kolejne walki w ACA, zostajesz tu, podoba ci się? Chciałbym bardzo tutaj zostać, jeżeli dadzą mi taką szansę, to chcę naprawdę tu zostać. No co, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim moim kibicom jeszcze raz i wszystkim tutaj na trybunach i przed telewizorami. Dziękuję.